Ma tu, ale też poseł ziemi mazowieckiej z Sochaczewa i z innych miejscowości należących do jego okręgu wyborczego. Są to obszary wiejskie. Lubelszczyzna również jest obszarem wiejskim. Dzisiaj widzimy kolejne protesty rolników. Te protesty mają związek z cenami zboża. Mam tu na myśli przede wszystkim pszenicę i kukurydzę. I my jako Solidarna Polska chcemy zgłosić nasz wniosek, naszą propozycję, która by w pewien sposób pomogła rolnikom. Ten wniosek dotyczy zwiększenia zaangażowania biokomponentów w paliwach. Obecnie około 1 000 000 ton zużywanych jest na produkcję biokomponentów do paliw, ale zwiększenie tego wskaźnika, który występuje w 15 innych krajach Unii Europejskiej, w tym w Niemczech, we Francji, na Litwie, Łotwie i Estonii, spowodowałby zwiększenie zużycia kukurydzy o ponad 0,5 miliona ton. Widzimy, że wtedy w tym przypadku oprócz walorów związanych z niższą emisją paliw, z lepszym, z dywersyfikacją, przepraszam, paliw poprzez użycie tych biokomponentów, pomoglibyśmy też rodzimym rolnikom, bo rzeczywiście problem związany z niskimi cenami jest do zaobserwowania, zwłaszcza w województwach ościennych sąsiadujących z Ukrainą. Mam tu na myśli województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie i częściowo też małopolskie. No tutaj statystyki są bezlitosne. Jeśli spojrzymy na różnice cen w stosunku do innych województw, jeśli chodzi na przykład o cenę pszenicy, jest to różnica czasami sięgająca nawet 24%. Przepraszam, o kukurydzę 24%, a jeśli chodzi o pszenicę około 6-7%. Więc widzimy, że rolnicy pochodzący z Lubelszczyzny czy tych innych województw mierzą się z bardzo dużym problemem. Innym aspektem tego problemu jest kwestia polityki i próby wykorzystywania tego złożonego problemu, który wynika z tego, że Unia Europejska i Polska angażuje się w tranzyt i w pomoc Ukrainie, jest próba wykorzystywania w sposób polityczny tego tematu. I o tym aspekcie zabierze głos pan minister Jacek Ozdoba. Szanowni Państwo, tak jak wspominał pan minister Jan Kantak, ja jestem przedstawicielem ziemi sochaczewskiej. Młyny Szymanów to są tereny, które są związane nie tylko z moimi rodzinnymi stronami, ale przede wszystkim z powiatem sochaczewskim. Tam znajdują się dwa duże podmioty. To przede wszystkim Młyny Szymanów, wszyscy kojarzymy Mąkę Szymanowską, oraz Bakoma. Były senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Zbigniew Komorowski, oraz dzisiejszy lider Rady, tam jeden z liderów, szef Rady Programowej Polskiego Stronnictwa Ludowego, czynny de facto polityk tego ugrupowania, Waldemar Pawlak. I proste pytanie do niego, za pośrednictwem mediów. Pytamy, czy grupa Bakoma, młyny, polskie młyny kupują zagraniczne zboże, rzepak, kukurydzę? Czy wykorzystują ten moment, o którym mówił pan minister, czy są zawierane transakcje z zagranicznymi podmiotami, czy właśnie ukraińskie zboże, kukurydza, rzepak płynie w umowach do polskich młynów, czy też do całej grupy Bakoma? To jest proste pytanie, które zadajemy do pana Waldemara Pawlaka, człowieka, który stoi na czele polskich młynów, jest są w strukturach jako szef, więc proste pytanie do byłego premiera. Czy tak, czy nie? Czy kupuje te zagraniczne zboże, czy wykorzystuje moment, czy kupuje polski rzepak, czy też polskie zboże? Czy czasami jest to tak, że podpisuje akurat umowę, czy wykorzystuje tą chwilę w celach zupełnie innych i polski rolnik de facto na tym traci? Sytuacja polskiego rolnictwa w tej sytuacji jest bardzo trudna. No, znajduje się dzisiaj na Lubelszczyźnie, będziemy za chwilę jechać na spotkania w ziemi lubelskiej, rozmawiać będziemy z rolnikami o trudnej sytuacji, tak samo jak ja codziennie słyszę od rolników, że ceny, które są proponowane za ich owoc pracy, nie są satysfakcjonujące. I dlatego pytamy największe grupy, a w tym wypadku wątek polityczny jest istotny, bo Polskie Stronnictwo Ludowe w tym zakresie, chociażby jak polskie młyny, czy cała grupa Bakoma, czy zakres właśnie Młynów Szymanów, odpowiadają za pewien zakres, dlatego że na czele stoją albo były polityk senator, albo ktoś taki jak właśnie pan premier Waldemar Pawlak. Więc pan premier Waldemar Pawlak, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, może odpowiedzieć na to proste pytanie. Nie ma nic z tym złego, żeby po prostu przedstawiono fakty, czy kupują, czy też nie, i czy potwierdzają informacje, które są, no, trafiają do nas, do parlamentarzystów za pośrednictwem rolników, że wcale
nie są mile widziani w umowach pomiędzy polskimi młynami, polscy rolnicy. To pytanie jest w takim razie, kto sprzedaje i na jakich warunkach rzepa, kukurydzę czy też zboże do polskich młynów czy do całej grupy Bakoma? Proste pytanie, mam nadzieję, że Waldemar Pawlak odpowie na to pytanie, ma możliwość, jest przecież szefem Rady Naczelnej czy tam programowej Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc może zabrać głos i Polskie Stronnictwo Ludowe może pokazać, w jaki sposób funkcjonują podmioty związane z politykami danej opcji. Jeśli okazałoby się, że rzeczywiście działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego handlują zagranicznym zbożem, to byłaby sytuacja, w której politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieliby zjeść ciastko i mieć ciastko. Z jednej strony atakować rząd za to, że jest kryzys wywołany niskimi cenami zbóż, a z drugiej strony chcieliby zarabiać na tym kryzysie i handlować zagranicznym zbożem. Więc to jest proste, kluczowe pytanie dla przejrzystości debaty publicznej. Czy nie mamy do czynienia z hipokryzją i bałamutstwem ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, które, jak sama nazwa wskazuje, powinno stać na straży ludowców, czyli mieszkańców obszarów wiejskich i rolników. I to jest proste pytanie, na które do tej pory nie usłyszeliśmy odpowiedzi, stąd ponawiamy to pytanie dzisiaj na Lubelszczyźnie. Polskie Stronnictwo Ludowe, przecież tak jak no, pan minister, może na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. No, pan minister, czy właściwie pan prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego może się do tego stosunkować, tak samo jak i Waldemar Pawlak. Solidarna Polska, ugrupowanie minister Zbigniewa Ziobro, minister prokuratora generalnego, stoi po stronie polskich rolników. Jeżeli polscy rolnicy przychodzą do biur poselskich Solidarnej Polski, mówią, co ich boli, jaki jest dzisiaj problem, to naszym obowiązkiem jako parlamentarzystów jest zadawać pytania i interweniować w ich sprawie. I właśnie taka forma dzisiaj jest tu prowadzona, ponieważ i zarówno ziemia lubelska, jak i północna Mazowsza, ziemia sochaczewska zadaje takie pytanie i to ludzie pytają, rolnicy pytają, więc obowiązkiem środowiska politycznego Polskiej Stronnictwa Ludowej jest odpowiedzieć na te proste pytania. Ale oprócz pytań znajdujemy pewne recepty, pewne rozwiązania, które proponujemy. To, co powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach, tak jak ma to miejsce w 15 innych krajach Unii Europejskiej, byłoby z pewnością korzystne zarówno dla użytkowników, bo koncerny samochodowe są za tym rozwiązaniem, jak i dla rolników, którzy mieliby większy popyt na swoje produkty rolne. Mam do panów ministrów pytanie o ustawę wiatrakową. Może jednak Solidarna Polska zmieniła zdanie i będzie głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość? Jakie plany i jaka wasza opinia na tę chwilę? Gdyby wiatraki miały być odpowiedzią na kryzys energetyczny, to ceny na rynku na przykład niemieckim byłyby zdecydowanie niższe niż w Polsce, a tymczasem jest odwrotnie. To polski prąd jest tani w stosunku do cen, które są na europejskich rynkach. Gdyby wiatraki miały być na tą odpowiedzią na kryzys energetyczny, to nowe bloki węglowe nie powstawały u naszych zachodnich sąsiadów, czy chociażby również w Holandii tego typu problem nie jest rozwiązany, a widzimy, że w miksie energetycznym w większości proporcji są jednak wiatraki. Solidarna Polska wskazuje na to, że obecnie funkcjonujące przepisy prawne na zasadzie 10H, czy odległości 10 wiatraków do zabudowy, są rozwiązaniem, które zabezpiecza po pierwsze mieszkańców pod względem bliskości do zabudowy, wartości nieruchomości, komfortu życia oraz nie demoluje to systemu energetycznego. Pamiętajmy, że wiatrak musi być ustabilizowany drugim źródłem stabilnym. Są tylko trzy stabilne źródła energii, to węgiel, gaz i atom. W przypadku atomu wiemy, że to dłuższa perspektywa, węgiel nie daje możliwości tak szybkiej reakcji w rynku mocy, a wiatraki wymagają reakcji wtedy, kiedy mniej wieje. Więc z uwagi na róże wiatru, z uwagi na możliwości fizyczne, czy właściwie też również klimatyczne, geograficzne, wiatraki nie są aż taką odpowiedzią na ten kryzys i Solidarna Polska rzeczywiście analizuje projekt, który został zaproponowany. Ministerstwo Klimatu zaproponowało nie mniej niż 500 metrów. Poprawka, która trafiła w parlamencie, jest nie mniej niż 700 metrów, ale do określonej grupy, no akurat większego skupiska zabudowy. Solidarna Polska w tym zakresie będzie oczywiście to analizować, ale w obecnym kształcie raczej będziemy tu podchodzili do tego z dystansem, bo uważamy, że kryzys energetyczny, odpowiedź na kryzys energetyczny powinny być wielkie technologie węglowe, wydobycie górnośląskie, lubelskie zagłębie węglowe. To powinna być odpowiedź, a nie wiatraki i nie demolowanie polskiego systemu energetycznego. Więc oczywiście w parlamencie odbędzie się debata, ale w takim zakresie, jak to zostało zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu w pierwotnym kształcie, czyli nie mniej niż 500 metrów, nie ma zgody Solidarnej Polski, żebyśmy poparli ten projekt. Sceptycyzm wynika też z tego, że chcemy reprezentować cały naród polski. Na ogół zwolennikami wiatraków są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, dużych aglomeracji, gdzie wiadomym jest, że niezależnie od przyjętych rozwiązań prawnych, takie wiatraki nie mają fizycznie możliwości, aby powstały.
Lubelszczyzna jest obszarem, bardzo w dużej części obszarem wiejskim, gdzie tego typu zagrożenia mogą wystąpić. Stąd moje stanowisko jest takie związane ze sceptycyzmem, ponieważ wiem, że to może uderzyć w naszych rodzimych tutaj mieszkańców, bo wybudowany wiatrak w niedalekiej odległości od zabudowy ma wpływ nie tylko na komfort życia i jakość tego życia, ale również na cenę nieruchomości i tego, jak to się będzie opłacało w przypadku, gdyby ktoś chciał sprzedać swoją nieruchomość. Więc to są bardzo wieloaspektowe wątki, które trzeba wyważyć, zrównoważyć i będziemy debatowali, jeśli ta poprawka, o której pan minister wspomniał, dotycząca wydłużenia odległości wiatraka od zabudowy, będzie procedowana w Sejmie.